Cześć, z tej strony Addept, dzisiaj bitwa na Bat.-Châtillonie 25T AP 9 tier, met francuski magazynek. Bohaterem bitwy jest Guard85, Charków, bitwa standardowa, losowanie no zwyczajne. No i w sumie będziecie się później może zastanawiać, dlaczego bitwę postanowiłem pokazać. Z trzech ostatnich patrzy jest to mimo wszystko jeden z najlepszych wyników na Charkowie. Mogę oczywiście pokazać bitwę lepszą na tym pojeździe czy na innym, ale tak naprawdę ciągle kręcimy się wtedy na tych samych mapach. Kiedy ostatni raz widzieliście Charków w wykonaniu Meda chociażby, nawet jeżeli to jest magazynek, no chyba nieczęsto macie okazję, tak? No siłą rzeczy są mapy, które są trudniejsze, trudniej zrobić na nich wynik jakiś niesamowity, koksiarski. Zależy to oczywiście od klasy pojazdu. No i dobra, co robi nasz bohater? Okej, w każdym razie chyba już wytłumaczyłem, o co mi chodzi. Tak trochę niespójnie. Mamy naszego bohatera, który pierwszy strzał zawala. Ma jednak tego Emila ustanowionego i ten strzał... No właśnie, to był strzał chyba w sojusznika. Nie wiem, trafiło we wroga? Trafiło, tak. Ale to było włos. Sojusznik po prostu przeleciał tuż obok. No i prawie że oberwał. Prawie że oberwał również nasz bohater od artylerii. No, bo to było ledwo odraśnięcie. No i mamy... Mamy naszego bohatera tutaj na przeładowaniu. 232 przebicia. Na goldzie 263. No tutaj mamy golda. No w sumie to rozumiem troszeczkę, chociaż ja jeździłem jednak troszeczkę na innym zestawie. No ale tu wiem, że kolega chciał wbić masterkę. Uparł się. No i teraz tak. Środkiem puszują czołgi ciężkie przeciwnika. No ten jakiś taki trochę nieświadomy. Problemem tego typu magazynków tutaj mamy oczywiście ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pestek aż w tym magazynku. To jest 6 pestek i żeby je wszystkie, musi czasami, żeby je wszystkie wystrzelać w jednym ciągu. Nasz bohater tego nie czyni. Spokojnie wykorzystuje swoje szanse. No tutaj miał chyba pewność, że... Tak, dokładnie, miał pewność, przecież ten E-75 zniszczył T92, więc spokojnie dokończył ten magazynek. Nasz bohater spokojnie nie szaleje z tymi magazynkami, chociaż czasami mógłby. Mógłby przyjąć jeden strzał, a wykończyć wroga. 6 pocisków, no... Każdy przeciwnik zdąży przeładować, zanim ten magazynek wyplujecie, więc jeżeli przyjmujecie strzał na początek, na dzień dobry, to musicie się liczyć z tym, że przyjmiecie drugi i wtedy nie macie już 2/3 HP na dziewiątkach, na dziesiątkach, także nawet na ósemkach. Także tutaj zaleca się mimo wszystko wysoko posuniętą ostrożność i tak właśnie nasz bohater gra. Ostrożnie, może nawet zbyt ostrożnie w tej chwili. Z drugiej strony to lepiej, żeby ostrożność wpadła wam w nawyk. Takie właśnie magazynki są. Ferdynand obudził się nagle. Znaczy on tutaj patrzył na st 1, ale został zajechany. To zawsze miło, jeżeli spotkamy na swojej drodze, będąc magazynkiem, spotkamy właśnie... Ojojoj, RHM widocznie nas celuje. Strzelił. Gdy spotkamy jakiegoś TDK, który nie ma wieży i uda się go zaskoczyć, odjechać po strzale i wtedy w pełni jest nasz. RHM chyba zdąży przeładować. Mamy na razie 4100 obrażeń. Mamy Indiana. To jest taka zwyczajna bitwa. Ale zobaczcie. No, aż się kusi. Aż kusi człowieka, żeby wyjechać na tego Indiana. Oczywiście najpierw trzeba przeładować. I po prostu bezczelnie wyjechać. No tutaj może sekundę za wcześnie. Sekunda może mieć znaczenie, bo on może zdążyć przeładować przed zniszczeniem. Właśnie o tym mówię. To nie jest tak, że zapamiętałem akurat ten moment oglądając wcześniej. To nie jest aż tak. Powtórki oglądam. Jeżeli oglądam, to na przyspieszeniu tam razy 4, razy 8, więc wszystkie szczegóły mi umykają. Zresztą do powtórek później, do nagrywania wracam nieraz po 2 tygodniach czy coś, to już w ogóle niewiele pamiętam. No i tutaj, cóż, został AMX 1390. Pierwszy strzał bardzo ważny, jeszcze z podpałą. No i po prostu wykończenie. Wszystko na ostrożności, może czasami przesadnej, ale jednak to wszystko opłacało. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal Brothers in Arms, duży kaliber, 5327 uszkodzeń, 3 fragi, 1323 expa. Wiem, niewiele, jeżeli chodzi o expa. O damage też można byłoby spodziewać się więcej po bitwie na kanale, ale z drugiej strony no, mogę pokazać bitwę na Bat.-Châtillonie TAP, no ale który raz z kolei ma być to, nie wiem, Malinówka, Prochorówka. No, inne mapy też istnieją. Nawet jeżeli robi się na nich słabsze trochę wyniki, to i tak są to wyniki dobre, tak? Tutaj kolega oczywiście zagrał zbytnio zachowawczo moim zdaniem w pewnych momentach. Miał HP, mógł 7 HP podzielić z przeciwnikami. Ale czy to by ostatecznie zmieniło? No nie wiem, no może by zdążył przeładować jeden magazynek szybciej, a może i nie. Także ta różnica w damage'u nie byłaby aż tak duża. Natomiast gdyby bitwa trwała dłużej niż te 6 minut, to wtedy te zachowane HP na pewno by mu się przydało. No i wtedy mógłby zrobić coś więcej. Także mimo wszystko na magazynkach jest zalecana ostrożność. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.